Martyna Mojżesz, witam Państwa serdecznie w poniedziałek 8 lutego. Dzisiaj aura nie była zbyt zadowalająca. Na zewnątrz było szaro, pochmurno i zimno. A co więcej, piomet był niekorzystny. W taką pogodę raczej nie myślimy o spacerach. Słupki rtęci spadły dziś do minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr z niewielką prędkością wiał z północy. Gdzieniegdzie od czasu do czasu pruszył śnieg. Ciśnienie wynosiło 991 hektopaskali i przez kolejne dni będzie spadać. W nocy temperatura będzie oscylowała w granicach 10 kreski poniżej zera. Z chmur, które zobaczymy na niebie, może lekko popadać śnieg. Jutro niewielkie zmiany. Nadal zimno, przed południem będzie minus 12 stopni. Na szczęście po południu temperatura wzrośnie do minus 7. Do zachmurzenia już zdążyliśmy przywyknąć, dlatego myślę, że nie zdziwi Państwa jutrzejszy widok nieba za szarymi, gęstymi chmurami. Śnieg nie powinien spaść, a jeśli spadnie, to w niewielkich ilościach. Na barometrach zobaczymy 989 hektopaskali. Niestety, nie zanosi się na szybki wzrost ciśnienia. Na szczęście biometr zapowiada się korzystnie i nasze samopoczucie będzie lepsze niż dotychczas. Co do wiatru, powieje z niewielką prędkością z północnego wschodu. Noc nie będzie znacznie różniła się od dnia. Zachmurzenie bez zmian oraz chwilowe opady śniegu. Temperatura wyniesie minus 9 stopni Celsjusza. Jak powiadają starzy górale, gdy mróz w lutym tęgo trzyma, nie popasie długo zima. Mam więc nadzieję, że zima wkrótce się skończy. To już wszystkie informacje pogodowe, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję, do zobaczenia. Thank you.